postaci pomocy stypendialnej, dzięki temu możecie studiować jeszcze w Warszawie, ale też i wsparcie duchowe, rozumiem, bo fundacja tworzy swoich rodzaju takiej wielkiej rodziny, która się wzajemnie wspiera i sobie pomaga. Teraz powiedzmy wszystkim, którzy tutaj przeszli, a jak wielką tworzycie rodzinę. Z reguły też tak jest, że w tej rodzinie są ci, którym naprawdę się udało, którzy bez tego wsparcia nie osiągnęliby tego, co osiągnęli. Powiedzcie może, to ja może, jeśli jesteście w gronie tych innych waszych kolegów, koleżanków, które naprawdę się udało i bez fundacji, bez tego wsparcia nie zaszliby tak dobrze. Mamy też stypendystów, którzy dzięki stypendium mogli wyjechać na tą misję do Polski, czyli Radia Wadyńskiego. Chociażby Michał, który robi zdjęcia. To on. Albo Daniel. Tak, brawa, brawa, brawa. Także stypendyści odbywają staże w Parlamencie Europejskim ze wszystkich najważniejszych instytucji. Tak, i Fundacja Działalności Gospodarczej współpracuje z wieloma firmami w Polsce, z wieloma organizacjami, ministerstwami. I nasi stypendyści mają możliwość odbywania praktyk w miejscach, które święty mi czyli czysty Biblię czytać. I co roku mamy bardzo dużo propozycji odbywania praktyk zarówno studenci kierunków humanistycznych mogą odbywać staże w różnych ministerstwach, jak i też studenci kierunków ścisłych, jakichś makroekonomicznych mają możliwość rozwijania siebie w firmach. No my mamy też strony, które są w Warszawie, jako że jesteśmy w Warszawie, ale to dużo się w całej Polsce. Każde duże miasto, które posiada jakąś uczelnię, ma swoją wspólnotę stypendystów i działają tak jak nasza. Jakie to wasze marzenie zawodowe i prywatne? Moim marzeniem jest przede wszystkim to, żeby nie zagubić się w świecie, który no, daje dużo okazji do tego. Tak? Jeżeli teraz już mam okazję poznać wielu wspaniałych ludzi, których lubię, których szanuję, jestem przekonany, że utrzymam z nimi kontakt i no, dadzą mi na pewno wiarę w lepszą przyszłość. Nie dość, że zdolni, to jeszcze mądrzy. To znaczy każdy z nas, że każdy młody człowiek, który jest ambitny, posiada wiele marzeń, podróżować, ale można by tak wymieniać długo, jak bardziej lub mniej banalne marzenia, ale jak to po prostu być szczęśliwym, dobrym człowiekiem. I zawsze było mi to też odkrycia od najmłodszych lat pomagamy rozwijać się duchowo i to widać na każdym kroku. Kontakt z nami jest dla mnie prawdziwą przyjemnością. Fundacja wyposaża nas we wszystkie narzędzia, które są do tego potrzebne, gdyż mamy wspaniałych znajomych, ludzi młodych, ludzi ambitnych, ludzi wierzących, którzy będą się rozwijać i w towarzystwie których no, możemy tworzyć naprawdę szczęśliwą przyszłość dla nas, dla naszych rodzin, dla tego również. Bardzo Wam dziękuję za te słowa, za występ na scenie Przemysław Szwed i Przemysław Kraczyk, stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Proszę Państwa, nie szczęśmy grosza dla takich dzielnych, zdolnych, wartościowych młodych ludzi. Nie bójmy się tego słowa. Wielkie brawa dla nich i dla wszystkich stypendystów i pracowników fundacji, bo jest ich naprawdę wielu. Warto im kibicować, warto im wspierać i pomagać. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim. 15:50 to jest ten czas, kiedy zaczynamy nasz koncert. Przypomnę, będziemy na antenie Telewizji Polskiej, w jedynej telewizji Polonia. Bardzo proszę o gorące oklaski i wsparcie dla artystów. Będzie jeszcze tutaj na scenie się milej śpiewało i dla Państwa, i dla tego, który obserwuje nas. Do zobaczenia za mną. Thank you.
Thank you.
Thank you.